Halo, halo, coś tam mnie słychać? Niestety za oknem dzisiaj mam młoty pneumatyczny, więc będzie ciekawy. Mam nadzieję, że nie za głośno. Dobra. Bez zbędnych wstępów. Już czasami tylko zupkę chińską wymieszam. Sekundę, sekundę. Okej. Co mieliśmy ostatnio robić? Tak, mamy stację już przygotowaną na Księżycu. Będziemy w tamtych okolicach chcieli wylądować. Rakiety mamy na dobrą sprawę też już praktycznie gotowe. Oj, 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 coś nam się czat. Wyjął na ten. Tego byśmy nie chcieli. Dobra. Jest ok, wszystko. Ok, mamy gotową rakietę, ale ona się nadaje na loty ze stacją kosmiczną, a nie na Księżyc. Na Księżyc potrzebujemy czegoś dużo większego, z większą ilością stage'ów. No dobra. Moonflyer 1 to będzie już tu chyba. Zaraz, tak jak go nazwałem. Moon 1, Moon 2. Dobra. Zachowamy już tu to nazewnictwo. I teraz tak, czy potrzebujemy tam czegoś dużego? Nie, tak naprawdę teraz chcemy... Co my chcemy zrobić? Potrzebujemy na Księżycu stację taką bazową, na której wszystko będziemy przetrzymywać. O ludzie, zaraz nam się przegrzeje silnik. 360 zaraz będzie robił. Dobra. Tak. Lander Khan, to jest fajne. Zbudujemy sobie bardzo prosty lander, którym będzie... Tu jest jeden karbal, czy dwóch? Bob, nie, jeden. Bob. Nie, Boba nie będziemy wysyłać. Weźmiemy kogoś, kto się nadaje do tego. O. Najnormalniejszy, jaki jest chyba. Do tego landera potrzeba jakieś malutki zbiorniczek paliwa, powiedzmy malutki. Tak z ciekawości. Co piszczy? A, ta kółeczka, tak, słychać. Chodziło. Sekundę, ja się muszę zastanowić. Oj, wiarty, już od 2 tygodni drogę mi przebudowuję, bo ja mam dosłownie pod oknem wiadukt. I okno mam na poziomie tego wiaduktu, niestety. Może też zaraz kamerę wam pokażę, bo jest jakaś masakra. O, to ładnie wygląda. Przy okazji możemy to dać. Czy tym będziemy planowali powrót na Ziemię? To jest dobre pytanie. Moonlander musi być dosyć szeroki, niestety. Chyba zostaniemy przy tym, tylko jestem ciekaw, czy Kerbal z tego da radę wyjść. I czy to poleci na tym? Okej, zróbmy najpierw lander i będziemy testować go. To w sumie musi być na samym dole. Lepiej będzie troszeczkę w górze. Dobra, o, wiem co zrobię. Dodam wyżej. Może nie będzie to tak, powiedzmy, realistycznie totalnie. Ale coś z tego będzie. Zaraz mam tu coś bez przeglądarki się.
śmieci wyświetlają, zasłaniają ekran. Potrzebuję bardzo lekkie nóżki. Kurczę, ja się obawiam, żeby one się tam nie oderwały. To są ciężkie. No, to są bardzo lekkie, to jest fajne. Co? Chomikiem. Właśnie mam problem z tymi budowami. Kurczę. Będą się tłuc jeszcze pewnie parę ładnych dni. Ej. Jakoś trzeba przeżyć. Właściwie te nóżki nie muszą być tam. No, mogę równie dobrze w to zrobić. Albo jeszcze inaczej. Żółty tu przyniosę. Nóżki dam tutaj. No, nie można, tam drobina jest. Dobra, nie sobie tak zostanie. Safe. Launch. Dobra. Mam nadzieję, że gra też nie jest za głośna, ale powinno być ok. Podnosimy. Teraz tak czy tak leci. SAS. No dobra, lata. Tak. O, jeszcze lepiej. Na Księżycu jest przecież niższa grawitacja. To bez problemu to poleci. Starczą bardzo. Non stop po prostu. Dobra, jak spala nie wygląda, jest ok. Na Księżycu to faktycznie będę latał. Dobra, jak to wygląduje. Nie chcę lądować. Dziesięć do osłony przed zimnem. No, ląduje to czy nie ląduje? Będzie fajny. Jeszcze sprawdzę, czy Kerbal da radę z tego wyjść. A, faktycznie, zmniejsza się waga przez ubywanie paliwa. Dlatego coraz bardziej zwalnia i zacznie nam lecieć zaraz do góry. To jest bardzo, bardzo lekkie. Okej, w miarę płasko, w miarę. Powiedzmy, też nie będę miał idealnych warunków na Księżycu. Dobra. Teraz tak. Bob wyłazi. Czy Bob da radę? Właśnie. Czy da radę potem wejść? To takie trochę nietypowe. Najpierw tutaj. Okej, przeskakuje, super.
Oj, drabina to w ogóle tu jest specyficzna. A tak z ciekawości zobaczę. Stawię teraz lekko do góry. Powinno spadać już. Teraz będzie spadać. I co? I stoi. I do góry. Faktycznie. Duże ma znaczenie przy tym. Dobra, teraz niech spada. Nie, ale na tym to możemy latać dookoła Księżyca parę razy. No. Jest lekki, więc te nogi spokojnie wytrzymują. Ale są do góry. A teraz zużyjmy to paliwo. Czy udałoby mi się tym wejść na orbitę? Dobra, 17. O, chyba będę miał mały problem z lądowaniem. Ale jeśli nad czymś takim wyląduję tutaj na karbinie, z lądowaniem na Księżycu nie będzie najmniejszego problemu. Ups. Ludzie, jakie te nogi są wytrzymałe. Dobra, jedna odpadła. Okej, ale wylądowaliśmy. Jest dobrze. Możemy powiedzieć, że jest dobrze przetestowany. Tak, właśnie o to chodzi. Jak tutaj bez problemu wszystko landuje, lata. Może spróbujmy jeszcze faktycznie. Zobaczymy, na jaką wysokość tym da radę polecieć. Może nawet się uda nie wrócić z tego, z Księżyca na Ziemię. Wtedy tylko bym zamontował spadochron. Słuchaj, jeśli ze 100 metrów spadł i stracił jedną nogę, to na Księżycu nie da rady tego rozwalić. Paliwa. Jesteśmy już na 10 km. Jeszcze zaraz samym tym dolecimy na Księżyc. Wtedy mówisz o tej rakiecie startowej, co ma tak naprawdę 6 chyba zbiorników. Oj, bez jaj. No powiedzmy, że tym da radę wrócić chyba na Ziemię.
No to teraz chyba już nie wyląduje. Dobra. Revert. 4 zbiorniki. Nie, nie, nie. Jeden jest zbiornik. 4 są odrzuty. Ale jedną rzecz jeszcze bym sprawdził, jak to będzie działać. Decoupler. Do decouplera. Jeszcze jeden zbiornik. To sam. Ciekawe, czy to wystartuje. To będzie na księżycu używane, tam nie ma tego atmosfery, więc bardzo mi to się nie przyda. A, dobra, mniejsza już o to, że źle jest kolejność, tylko chodzi nam o wagę. Wiesz co, żeby to tak nie działa. Do tego trzeba mieć zainstalowany dodatek, który będzie uwzględniał te efekty. Przyjrzyj się duszy. Aerodynamika jest bardzo uproszczona. Każdy element ma tam podany swój jakiś opór. O, 170. Dobra, to na księżycu powinno z dwoma mieć sens nawet. Tak, z tych silniczków, ten ma wydajność 250, ten ma 220, no a w próżni jest interesuje. 300, 320, ale jest dużo cięższy, to mi się nie podoba. Ten jest 10 razy, ten ma 300, ten 290, ten waży 0,3, ten 0,9, moc ma 20, ten, nie, dobra, to ten jest chyba najlepszy w naszym wypadku. I ważna rzecz. Struktura, nie, to było w tym, tu przynieśli. Czy to zadziała? Zaraz, zaraz, na razie to jest lądownik. Powoli, powoli. Najpierw musimy prolądownik zrobić, a potem będziemy dopiero do tego doczepiać rakietę nośną. No dobra sprawa, rakietę nośną mam gotową. Dobra, najpierw to, dobra. Najpierw to, potem to odczepiam i to sobie leci. Gir. Laga mają te nogi. No dobra, leci. No nie spamuj tak, nie spamuj. O ludu, teraz muszę to usunąć. O kurczę, jeszcze mi nogę zwiała sekundę. Moje problemy techniczne. Ała. Dobra, to idzie do góry, to jest nasz lądownik, on będzie ok. Lądownik potrzebuje czegoś do wyhamowania, najpierw z większej prędkości. To struktura decouplery. Hmm.
Dobra, niech to tak zostanie. Które miałem? Tam mas. Któreś były lepsze trochę, jeśli dobrze pamiętam. 18,9, nie, to to samo. I coś lekkiego z możliwością sterowania. O nie, nie aż tak. Ten ma wektorowanie? Nie, ma wektorowanie. Wydajność jest silnika 390. To jest ok, z tego co widzę. Drabina jest ok. Drabina jest tylko do ostatniego tego etapu. Ciężkie. To będzie miało sens na księżycu? Dobra. Wygląda? Nie, nie, najgorzej wygląda. Dobra, zobaczymy, jaką to wagę może mieć. Kolejne eksperymenty. Nie padnie, to jest sterowanie. Ten silnik ma sterowanie ciągiem, więc jeśli to się przechyla w jedną stronę, to on automatycznie w drugą przechyla ciąg, więc wywalić się nie wywali, tylko widzę, że silnik ma trochę za małą moc. Ile on tam mocy ma? 100. Ale już widziałem, że było w miarę dobrze. Już się podnosiło. Ostatnio trochę mniej. A wcześniej tak dużo Minecrafta było. Maksymalna moc 220. No to jest wystarczająco. Aż takiej dużej nie trzeba. To najlepsza wydajność, więc go pozostawimy. Structural. No, nie to. Gdzie jest ten decoupler? Jest. Nie wypada, to skopiujem za dwa razy. 36, ale chyba podobnie chodziły. Powiedzmy. To jest to samo. Silnik ten troszeczkę wydajniejszy tu jest już potrzebny. Tak, jeszcze nie ma w ogóle w tej grze zaimplementowanych pieniędzy. Tylko są jako liczby. Okej, okay, leci nawet. Jak tam spalanie? Tak średnio. Dobra. To jest do wykierowania orbity, to jest do lądowania i orbity... tego księżyca. Dobra, coś z tego będzie. Okej, Nikbert. Jeszcze póki pamiętam, to tu parę rzeczy muszę zamontować. Jak na przykład...
ta bateria waży? Nie, nie za wiele. O, ale nam to wystarczy. Do tej baterii podczepimy... Nie, nie struktura, ale... baterie słoneczne. Jak one w ogóle działały? A i silnik mi się popsuł. Silnik. Ruszycie. Do kółka. No. Tak nie będziemy współpracować. Ups. Dobra, trochę się chwieje, ale to powiedzmy wszystko w ramach. Okej. Nie, nie, ty nie lecisz, ty nie lecisz, ty nie lecisz, ty nie lecisz, ty lecisz. Wiem, 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 że ciężki, ale jakoś przeżyjesz. Albo i nie. Nie, ta leży dopiero na końcu, jak już wyląduje, będę rozkładał. Ważne, że jest bateria, jest to. A tak naprawdę mi to jest potrzebne, żeby zamontować światełka. Do lądowania mi będą potrzebne. Ile one w ogóle ważą? Mało, dobra. Tak, pomontuję to, pomontuję. Że zmienimy tą baterię. Kurczę, dużo to waży. Dobra, sprawdzimy, czy da radę to. Tak, od razu MacDrive'a dla rakiet zrobimy. W sumie to jest fajny pomysł. Okej. To niech leci do góry i spadochron. Ups. Coś nie wyszło. Dobra, jeszcze raz. Makroket. spróbujemy. No, launch. Za wcześnie włączyłem. O, właśnie zmiana. Warty. Muszę przenieść. Okej, to leci. To są kerbale. Tu nie widzicie, bo jest za tym, ale tu siedzi sobie kerbal. I on lata. Dobra, w górę. Widzę, że się ciężej zrobiło trochę. Mi to nie wyłączaj za wcześnie. Kurde. Dopiero jak zacznę spadać, muszę to uruchomić. Dobra, Boba zasłonimy. Bob idzie tu.
Tak, tak. Dobra, 2 kilometry. Już jakieś lądowanie z tego będzie. 3, 2, 1 i spadochron. Da radę wyhamować? Czy będzie? Czy muszę większy spadochron dać? Napierdalamy się, co? No i czarnych nie chce mi komputera ładować. Dobra, spada chłopak, jest okej. Dobra, prawie okej. Okay. Jakbym nogi wyjął, to by było normalne lądowanie, bo one by wyamortyzowały. Trochę się rozłożył, ale działa. Herbal może wyjść. Bob żyje. To jest najważniejsze. A jakie mody? Jakieś ciekawe znacie? I taśma. To musisz mi wiadomość odesłać, bo tutaj się nie da. Solid na początek i podejrzewam, że ta rakieta już spokojnie wystarczy. Teraz tak. Połączenie paliwa. Z tego idzie do tego. Wszystkie silniki mają się włączyć razem w pierwszej fazie. Potem to odpada. Potem odpada to. To jest silnik tutaj. On jest na końcu. Ten. Dobrze. Czekajcie, czekajcie. Tu jeszcze będzie zmiana. Dobra. To sobie na końcu powoli odpada. Najpierw te, potem te, potem te. Dobra. Najnowsza wersja. Miałem normalną wersję na Steamie. Dobra. Zobaczymy, jak to lata teraz. Już za duży ciąg.
jakoś tak dziwnie dźwięk skacze. Nie wiem, czy to słyszycie. Coś chyba skopali. Dobra. 6000, abyśmy na tych silnikach do setki dolecieli. A potem to już z górki. Ale to widzę spokojnie się uda. Już czuję, że będzie mały problem, bo nie mam żadnego sterowania tą rakietą oprócz silników głównych i nie muszę operować. Ups. Nie, wracaj się. Co za gówienko, teraz będę hamował przez to. No nic, i tak już trzeba będzie. Powoli, o. Dobra, jak tam paliwo jest dużo. Jeszcze jeden stage jest, to on będzie do manewrowania już przy księżycu bardziej. Ciekawe, czy uda mi się tam trafić. To, co już tam jest. No to może być trochę trudne. Idziemy na maksa, abyśmy nie przegrzali rakiety. A dobra, to są trzy zbiorniki, okej. Jest już orbita. Okej, teraz niech tam jeszcze doleci. Ktoś pamięta, jak to się strzelało? 100 tysięcy chyba i ten, ale... No i zobaczymy.
Dobra. Na TeamSpeaka. Mogę wejść na TeamSpeaka. Sam ciekawego mam do gadania. Na temat Kerbali chcesz porozmawiać? Dobra, jak tam księżyc? Jeszcze chwilkę. A nie, dobrze. Jest odpowiednie. Dobra, taka mała ciekawostka, ale nie wiem, czy to się uda, bo to chyba musiało być dokładnie 100 tysięcy. Jeśli jest chód księżyca, no to dajemy gaz do dechy. I wtedy powinno się złapać jego orbitę. Dobra, to ja włączam TeamSpeaka. Okej, bo ja w to lecę, księżyc też w to i to powinno idealnie na siebie wszystko wejść. Nie chcę update'a. O, faktycznie. Ja. Jednak ten sposobik. Dobra, to tam będziemy musieli potem zwolnić. A paliwa widzę i tak już nie ma, więc. Dobra, no to lecimy. Hop, hop, hop. To spowalnia. Jak skończę? Ja, jak skończę, to mnie nie będzie. Jestem na tym. Jak ktoś chce sobie pogadać. A póki co wielkie lądowanie. Ładnie sobie w księżyc. Chyba nawet się uda wylądować mniej więcej w tamtym miejscu. Zależy, jak będziemy chcieli to zrobić. Dobra. Oj, oj, oj. Tak, tego nie lubię. Nie wiem, czemu mi się ciągle w tym miejscu przycina gra. Dobra, orbita. I teraz musimy orbitę po pierwsze obrócić to. Po drugie wyhamować. Żebyśmy faktycznie wlecieli w tą orbitę. Jeszcze jest, nie ma. Dobra. Pada. A to niech sobie leci. To już trochę więcej spali. I to się nie przegrzewa. Mam nadzieję. Co jest? A, dobrze. Rozłączyło, a nie włączyło. Ok, teraz wchodzimy w orbitę księżyca. Powoli, powoli, powoli. I ten chyba sposób jest najlepszy. Wolne. Ja mam urlop. Dobra, w którą stronę lecę? W tą. Kurczę, to nie. To jest troszeczkę nie tak, jak chciałem. Ale jakoś zaraz to ogarniemy. A nie, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. To nawet, wiecie co, będę lądował tutaj. Będę chciał wylądować w tym dużym tutaj miejscu. Oj, 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 oj. Nie wiem, czy się uda. Chyba się nie uda. A, zobaczymy. Na środku tego dużego krateru. O, właśnie. Przynajmniej będzie jakiś cel mniej więcej już widoczny. Woodstock? Nie. Za stary jestem. Zresztą moja mnie nie chce puścić. I co? Pytałem się, dlaczego na Woodstock nie jadę. To znaczy, czy na Woodstock nie jadę?
Dobra. Oj, księżyc się obraca. A to sprytne. To mnie w chuja zrobił. No dobra, zobaczymy. To pewnie wyjdzie w takim razie. Co nam wyjdzie? Nic ciekawego. Nie będzie kraterów. Lądujemy pomiędzy. Dobra. Gdzie wylądujemy, tam wylądujemy. Gdzieś tutaj. Paliwa jest dosyć. W sumie nawet dobre miejsce widzę. Ciekawe, jak to będzie w środku wyglądać. Siema, siema, kto tam przyszedł? Czego się chowasz? Dobra, trzeba trochę zacząć wyhamować. Widzę, że ta prędkość jest troszkę większa niż się wydaje. No, zdecydowanie. A tu 28. Nie, dobrze, wyhamuję, bo tu się będzie zmniejszać prędkość. Ładne widzę miejsce. Dosyć płaskie. Przede wszystkim... No dobra, nie do końca jest na tym. Nie, jest ok. Wszystko jest ok. Kurczę, jak tu płasko, fajnie. Tak, komputer napędza. Dwa, mówiłem już, że pracuję w trybie zmianowym. Jeden się zmęczę, to drugi wskakuje. Dobra, i wyhamowaliśmy. Kurczę, jeszcze na marketa zostanie. Jakie jaja. I to z połową paliwa. Następnym razem tutaj nóżki pakuję. Wyszło lepiej niż myślałem. Tą rakietą spokojnie... Spokojnie, kurczę, nie wiem. Możemy zabrać tyle rzeczy. To w ogóle nie jest potrzebne. Dobra. Tego się pozbędziemy. Sobie tam ładnie wybuchnie. Lol. Zapomniałem ją wyłączyć, ona poleci daleko. No dobrze, przynajmniej nie będzie nam przeszkadzała. A ja sobie ładnie ten krater w środku tam wyląduję. Nóżki będą wystarczające, nie bardzo. Czy jednak muszę odrzucić zbędny balast?
chcę w środku tego wylądować krateru. Tyle. Już cień swój widzę, nawet światło nie musiałem włączać. Nie. Wróć. Skopałem. Co bardzo tym szarżuję. To jest ten środek krateru. Tu jest. No to chwał chce lecieć. Dobra. Wodyszka minowo lądujemy, krater jest okej. No właśnie, wiesz co, zostało nam tyle paliwa, że ja chyba faktycznie spróbuję wrócić tym czymś. No, tym bardziej, że specjalnie wziąłem spadochron. No, braku paliwa tu nie będzie mowy. Jeszcze spróbujemy centralnie wylądować. W środku tego czegoś. Dobrze, troszeczkę ten... Duży ten jest... Dobra. Jednak trzeba do środka, niestety. No po prostu... Tu jest nierówno. Dobra, ląduj tym czymś. Niestety nie mogę sobie pozwolić, żeby się przewrócić. To jeszcze ewidentny koniec by był. Tu? Tak. Godzinę lądowania. Dobra, udało się. Teraz tak naprawdę tu jest jeszcze pół zbiornika i calutki ten. Dobra. Welcome. Flagę postawimy.
Hop, hop, hop. No, skacz. Bum. No, 180 katana zawsze muszą zrobić. Wstajesz. Gdzie jest środek tego krateru? Tutaj. No to biegniemy. Ale mi się nie podoba ten środek. Wolę ten płaski zaznaczyć, jakieś miejsce. Dobra, tak czy siak. Okej. Okay. Szybki konkurs na nazwę krateru. Kto wymyśli? Krater Boba? Gdzie to ma? Też się wymyślił. Oficera. Oficjalnie zostajesz patronem tego krateru. Może Boba? Nie, no może, to może temu trochę brakuje. Dobra. Podładujemy tylko baterię. Troszeczkę. Ile nam baterii? No, bateria. Ładuj się, ładuj. Ładnie. Centralnie w nas świeci. Tak jest taka tera. Ej, to jest niezły pomysł. Będziemy lądować w różnych kraterach i wymyślać im głupie nazwy. To znaczy, no nie takie głupie. Choćby ludzi z czata. Może Boba to będzie następne. Chyba, o ile Bob poleci. Ale chyba tak, Boba weźmiemy. Dobra, bateria pełna. To jeszcze możemy sobie poświecić. No właśnie, zapomniałem włączyć światełek. One miały być pomocą do lądowania. Bo o, te są o tyle fajne. Że można po ich podstawie właśnie sobie ten punkt wyznaczyć. Mniej więcej widać, czy jest krzywo. Czyli takie tam. Dobra, światło wyłączamy, to zamykamy. Teraz tak, my musimy polecieć, żeby dolecieć. Troszeczkę, kurczę, zbyczyliśmy z kursu, ale to będziemy ogólnie w tych okolicach lądować. Jak to było? 90 stopni? 90. A, tu nie muszę przecież. Tylko od razu już nie ma atmosfery. Właśnie nie chodzi o to, żeby było jasno, tylko żeby było dobrze widać wszystko. Będziemy musieli poprawiać to widok później. W ogóle nóżki będą do lądowania na ziemi de facto. 9, 8, 7, 6. Widać, bym złożył. Okej. Okay. Niechcący nam od razu ten wyjdzie. Orbita karbinu. No dobra. I lądujemy. Dobrze, lądujemy. Bez problemu. Kurczę, cały zbiornik paliwa. To znaczy, a jakie pytania macie?
Kurde, jest mały problem. Ja muszę wylądować na tym. Na ziemi, a nie na wodzie. Którą stronę? Nie, nie. Wróć. Stop, 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 stop. Manewr. Muszę wylądować nie tak, tylko... Kurde. Wróć. Będą jaja, będą jaja. Dobra, załóżmy, że tutaj wyląduję. Mam nadzieję, że tutaj mi się uda wylądować. Bo jak nie, no to w razie czego to jeszcze tym mogę troszeczkę sobie posterować. Więc też nie jest tak najgorzej. Tam powinienem wylądować. Czekajcie, to właściwie tą stronę. Tak totalnie na przypał. Dobrze, jest ok. Będziemy żyć. To znaczy, kerbala będę użyć. Zaraz troszeczkę zwolnię. Jest dobrze. Spadochron. Jakby było za szybko dalej, to możemy nam sobie tym nie pomóc. To ja widzę, że nawet spadochron nie był tu potrzebny. Bo bym sobie spokojnie tym wyhamował ciągiem. Chyba będzie trzeba. Delikatnie, lądowanie będzie takie 1 metr na sekundę. No tak, tu nie ma drzew, jeszcze nie posadzili. Okej, okay, ładnie. Lot na księżyc, powrót. No powiedzmy, że jest, jest ciekawy. Jeszcze wylądujemy nawet bez spadochronu. Faktycznie. Pyk. No. I co? Jest epicko po prostu. Jeszcze baterię naładujemy, żeby mógł sobie muzyki w czasie oczekiwania na ratunek posłuchać. Tak, światełka włączymy. Okej, okay, komitet. No niestety na komitet trzeba trochę poczekać. Musimy właśnie... Teraz nawet tutaj zrobili w grze. Powiedzmy tak jak trzeba. Trzeba wejść do centrum lotów. Znaleźć ten lądownik. To był Moon tu, on jest tutaj. I po prostu recover. Jeśli coś jest powiedzmy na księżycu, to już nie mogę tego recover wziąć. O, co to jest? A, dobra, to jest na księżycu właśnie. I tu chyba jeden z naszych kerbali jest. A, będziemy musieli go jakoś odzyskać. Niestety. Dobra, no to możemy zabrać do stacji. Okej, okay. Udany lot. Miałem sobie do zarzucenia. Dobra. Co dalej? Tego trzeba by uratować. Nie Space Station Landera. To Kerbala, tylko on tak krzywo trochę jest.
Dobra. Wiem już, że ta rakieta jest sprawdzona. Tylko teraz jest taki problem, że ta rakieta jest załogowa. Ale możemy zrobić bezzałogowo, zedytować ją. Oj, silnik mi się wyłączył. Silnik, nie spać. To teraz tak. To jest nam potrzebne, więc to musi zostać, ale trzeba nam coś bezzałogowego. Które to jest bezzałogowe? To? I co, to jest taki robocik po prostu? Czy jak to działa? Remote. Dobra, chyba tak po prostu. A, tego nie można założyć. Aha, w ten sposób. Dobra, czaję. Wow. Ile to waży? 0,405. Czemu to waży? A, 0,1, dobra. Okej, zostajemy przy tym małym. Okej. I teraz takie coś zrobimy. Tu nie będzie żaden karbon leciał i musimy tamtego zabrać z powrotem. Rescue mission. No i teraz będziemy mieli jedną z ciekawszych rzeczy, czyli lądowanie celu. No niestety to się nie ma jako tako komitetu takiego oficjalnego czy tego widocznego, tylko po prostu ich zabierają ze sobą. Dobra, jak tam nasz lot? Chyba to inaczej rescue się pisze. Rescue? No, rescue. Tam jest księżyc. Aha. Jeść. Poszły wszystkie. Tak, kładkę między innymi jeść. Okej. Aha, to jeszcze w atmosferze jest, ale to już wylatuje. Dziewięćdziesiątka.
ludu, no to chyba kamerę będę musiał przestawić, bo tam się też jakieś cyrki nie zadzieją. Dobra, to już dolatuje powoli. No to możemy się rozpędzać. Więc fakt, że paliwo się kończy. Okej, okay, niech to tam doleci, kawałeczek jeszcze. Z tego powodu nie chce mi się jeszcze raz wysyłać tej rakiety. Overheat. Praktycznie nie przegrzewa. Wywal Boba. No nie ma Boba. Ja steruję tutaj automatycznym jakimś czymś. Nie wiem. Hop. Jesteśmy na orbicie. Dobra. Teraz tak, księżyc, 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 księżyc. O, o, o. Nawet chyba... Nie, zaraz, gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Trochę do tego księżyca brakuje. Bob został w domu. Dzisiaj ma też urlop. Bez kitu, do kamery się dorwały. Op. Trochę za szybko. Dobra, 9 godzin, jesteśmy na Księżycu. No to bzium, lecimy. Co jest? Czemu mi się przeskoczyło nagle? Aha. Kurde. Fuck. No co za durna gra. Co jest? Nie mogę nic zrobić, bo nie mam sterowania. Jaki shit. Czy ja tam jakieś save'a zrobiłem? Jakie normalnie? Na lagu mi przyspieszyło i się wszystko psuło po prostu. Jak się loada robi? A, czekajcie, loada się robi z poziomu chyba Space Center.
Nie wiem, czy to widzieliście, jak po prostu przeskoczyło. Prądu zabrakło, a ja, że zdalne sterowanie miałem włączone, no to... To dupa ogólnie rzecz biorąc. I to sobie leci, bo nie ma prądu. Wiem właśnie, miałem energię, żeby wysunąć panele i miałem nawet energii, żeby uruchomić ten. Prąd się po prostu skończył nagle, bo im przyspieszyło. A tu nikogo nie ma, to jest sterowane zdalnie. No i nic nie zrobię już, po prostu poleciało sobie. Muszę jeszcze raz startować. Tylko tym razem trzeba będzie panele pewnie jakieś domontować, powiedzmy na stałe, takie malutkie. Tak, ładowarkę. A raz zostaje tamto. Gdzieś tam się spali w atmosferze. Będzie przynajmniej ciekawie. Hellfokerball nie. Które to było? Rescue Mission? Montu Rescue Mission. Wiecie co zrobię? Wezmę utility, te panele stałe i zamontuję tutaj trochę. Niech one mi tam podładowują. One całe nic ważą. A na pewno nie zaszkodzi je mieć, jeśli mają być takie jaja. Paseczek. No też może zostawię, chociaż ona pewnie się oberwa, znając życie. O, tu też ma dopasować. Słuchajcie bardzo. Co jadłaś? Co? Sporo starych basenów miało takie kafelki. Lody takie zimne, wiesz? Nie zaczynaj, bo twoją flagę zdejmę. Ten sobie leci. No i poleci. Już nawet tego nie mogę anulować, chyba. Oj tam. Ej, kurde. To miało być bez Kerbala. Znowu skopałem. Jezu, ja to tego dzisiaj nie wyślę chyba. Bo zostań w domu, nie lecisz. Przydadzą. Tym bardziej, że prądu to nam raczej tu nie zabraknie.
Tu jest paliwo. W sumie z tych baterii możemy zrezygnować. Dopóki to mamy, to jest sterowanie, zasilanie z silnika. Oj, nazwa zostaje. Dobra jest. Już za długie się chyba nie da nawet, wiesz? Tak, jeszcze kilka tylko liter i nie zmieści się. To nie jest. Sobie wyobraź, że tam w tym czymś to Kerbal spokojnie siedzi. Takie overheat to może być. Ale ta mocna połowa nie przekroczyła. Dobra, 120. Niech sobie to leci. Jak to przekroczę, mam 45, to jedziemy. Ciekawe, jak nam wyjdzie misja ratunkowa. Już jednego przecież z orbity żeśmy ściągali, nie wiem kto tam był wczoraj. Nie, zaraz wczoraj? Przedwczoraj. Dobra, to trzeba ściągnąć. To jest do... Może jeszcze uda nam się, ale nie, nie uda. To jest do osiągnięcia.
Spoko, po to nie muszę robić misji ratunkowej, bo tu nie ma Kerbala. Ja misję ratunkową robię tylko po Kerbale. Okej, okay, do ściągnięcia jest to. Do anulowania tak naprawdę. A to... ma dolecieć. No bo to się opierdzielają. Ja wyłączam na razie. Lecimy. No, coś tam pamiętam. A dużo osób kupowało. A zaraz, zaraz, miejsce w hotelu było darmowe. Skończyło. Hamuj, hamuj. Dobra, tu nie ma co się bardzo śpieszyć teraz. Musimy, aby złapać orbitę. Lećmy tam. Musimy do tego dolecieć. Dobra, dodaj manewr. Tutaj. Dodaj manewr, no kurczę, gdzie ten manewr? Musisz zwolnić. Przechylić orbitę. Tak, żeby się... Dobra, na razie tak. O, na razie tak zrobimy. Tu dolecieć i wykonać manewr nasz.
Jak tam paliwo? O, tego paliwa też jeszcze mamy, mamy. Gdzie co? Tylko... Jeszcze bardziej. Dobra. Teraz jest okej. Dobra, teraz w tym punkcie, jeśli tu dolecimy, to chcemy tak naprawdę już wylądować. Nie, inaczej. Nie z tego punktu. Nie z tego, tylko z tego. Żeby nam wylądowanie wyszło w miarę... Zapomniałem oczywiście o tym, że to coś się obraca. Co mnie będzie bardzo irytowało. Set as target. Da się tak. Nie bardzo. No, największy problem będzie z trafieniem w to. Tym bardziej, że nam trochę orbita zeszła. Bo to się kręci nie do końca w tą stronę, którą my byśmy chcieli. Teraz to się będzie w to kręcić. My będziemy chcieli trafić tutaj. Zapewne. Mam nadzieję, że tutaj. Dobra, załóżmy. Fizyk. Co z tego wyjdzie? Gdzie ten durny niebieski punkt? Nie widzę. Jest. Kawałek tam przeleci. I dobra. Niezłe cyrki. Podejrzewam, że to coś zdąży się oczywiście odwrócić. Okej, dalej nam ucieka. Będziemy robić korekty. No dobra. Kolejna korekta. I dobra. Powinno już być ok. Gdzie jest nasz target? Nie widzę go. Nie flaga, tylko... Nie switch. Fuck. Wracaj na tamto. Zaraz się rozbijemy. Jak tam zakłady? Mówicie, że uda mi się wrócić z nim? Thank you.
też mam taką nadzieję. Przedobrzyłem. Dobra, już przynajmniej widzę, gdzie jest. Mniej więcej już trafimy w niego. Najwyżej Kerbal będzie musiał przebiegnąć parę kilometrów. Teraz tak spowolnimy trochę. Chcę dodać manewr, ale już co, nie mogę? O ludzie. Sprytne ten manewr. De facto to było przyspieszenie, żebyśmy szybciej dolecieli. Mi się to tak średnio podoba. Dobra, usuń ten manewr. Zaraz będziemy musieli kombinować. 20 km, przynajmniej widzę, ile jest do powierzchni. Dobra, uda się chyba. Siema, siema. W to. Oj, dobra, trzeba już hamować normalnie. Zaraz będzie katastrofa. 10 tysięcy. Tam 5 km to damy radę. Na razie do zera. 3 km. Oj, będą jaja. Uda się? 14, 13, 12. Oj. Kurwa, będzie. Albo będzie na styk, albo się rozbije. No dobra. Załóżmy, że tak miało być. Lecę w tą stronę, co trzeba. Metrów. No to karabin będzie musiał sobie z buta trochę polecieć. Rozkładaj. Okej, wylądowaliśmy. Teraz tak, Moon One. Gdzie on jest? Moon One. Zgłoś się, Moon One. Moon One.
jest Moon One. W Moon One siedzi nasz Ronald, który już tu tak naprawdę z miesiąc jest. Teraz tak, w którą stronę? Tam jakieś śmieci spadają. Moon to Rescue Mission, 800 metrów. Czy to jeszcze paliwo zostało? Może podlecę trochę? Ile mamy? Ohoho, dobra, lecimy. Czekajcie, czekajcie, bo to trochę widzę większą moc ma. Teraz będą też jaja. Dobra, powiedzmy. Czy on w ogóle w tą stronę co trzeba leci? Nie bardzo. Teraz hamuj. Przynajmniej SAS ma. Dobra. Ja nie wiem, czy tym bym nawet nie wrócił. Tylko on ma większe spalanie trochę. Już nie trzeba tak daleko biegać przynajmniej. Hop. Lecimy na... gdzie on jest? Ratunkowy. Co się podziałeś? Ratunkowy. Albo jestem ślepy. Tu jest. Hop, hop, hop. O, ten to ma prędkość. Dwie minuty. Da radę podlecieć? O, tak. I... jopłot. Ej! No co za kerbal. Ja pierdzielę, jestem dalej niż byłem od niego. Kerbal w pełnej okazałości. Wstawaj. Roman. Znaczy Ronald. Od dzisiaj jesteś Roman.
trapy oczywiście nie rozłożyłem. Gdzieżby? Po co? Muszę podlecieć. Łap się, dobra. Okej, okay, jesteśmy. Jak tam prąd? Jest prąd? Jest prąd. Ładuje się. Dobra, wracamy na karbin. Gdzie jest 90? Tam jest 90. No, jeszcze nie taki sukces, bo jeszcze muszę dolecieć. A to już podejrzewam, raczej formalność jest. Teraz tak, tu. No, tylko nie przeleć. I przyspieszamy. Wow, wróć. Czy jednak muszę trochę odlecieć najpierw? Dobra, niech sobie wleci. Teraz muszę przyspieszyć. Okej, muszę oddalić się najpierw od księżyca. Co widzę? Już takie proste nie jest. Dobra. Powoli, powoli. Kurczę, dobra. To miało być tam, ale jakoś i przeżyjemy tutaj. I teraz spowalniamy. Mam nadzieję, że nie będzie jaj, że zabraknie nam paliwa. Czy coś. Ale on ma spalanie takie małe, że... W najgorszym wypadku będziemy musieli go ściągać z orbity. Jeszcze raz. A to już nie pierwszy raz, powiedzmy. Dobra, hop, wbijamy się w karbin. No, lecimy. Ups. Chociażby ląduję w jakimś tym. Gdzie tam? Woda. Zapomniałem o tym jednym drobnym fakcie, który no, jest dla mnie sporym problemem. Zwolnij. Ja wiem, że lubi się szybko ruszać, ale musimy polecieć tam. Aha. Będą jaja. Dobra, inaczej. Hamowanie i w drugą stronę. Bez paliwa. Dobra. Mam nadzieję, że się nie zabije. O wodę. Niestety już nic z nim nie zrobimy.
Tak więc lecisz, Kirby, lecisz. Za szybko trochę do tego podeszłem. Tak się archipelag? Aj bez jaj. Na wyspę się może jakoś wbijemy. Chyba, że to woda po prostu taka dziwna. A, bo nie jest... Kurde! No, co za... Dobra. Nikt tego nie widział. Przyspieszyłem znowu, zapomniałem zwolnić. Spadochron się urwał nie pierwszy raz. Kirby niestety... zginął. Zaraz, gdzie to jest? Dobra, ważne, że zginął na ziemi. Przynajmniej coś tam odzyskają. Jedyna nasza ofiara. Głupi i tchórzliwy, więc tam za wiele żeśmy nie stracili. Okej. No to powiedzmy, że kerbale mamy na dzisiaj przerobione. Ja bym chyba sobie teraz małą zmianę gierki zrobił.